Tak, witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj praktycznie taki krótki komunikat, albo zachęta, albo propozycja. Z wielu z Was wie, z moich braci, z którymi mam społeczność, wie, że prowadzę tak zwaną braterską grupę wsparcia tutaj na Facebooku. Ta grupa istnieje już może z 4 miesiące, może trochę więcej. Zadaniem tej grupy, moi drodzy, jest to, by pomóc głównie, tak? Wymienię może kilka aspektów, ale głównie istnieje ta grupa po to, by pomóc duchowo albo biblijnie, czy jakkolwiek chcesz, osobom, które wyszły z jakiejkolwiek denominacji, czy nazwie to lepiej religii chrześcijańskiej, a więc ex-świadkowie Jehowy, ex-katolicy. Ale nie tylko ludzie, którzy się również mogli poparzyć czy jakkolwiek zgorszyć w zborach adwentystów czy zielonoświątkowców, jakkolwiek. Dlatego właśnie ideą powstania tej grupy są spotkania, które odbywają się co poniedziałek o 13:30 czasu polskiego. Grupa jeszcze raz nazywa się Braterska Grupa Wsparcia, gdzie prowadzę taki live jak teraz, ale nie w takiej formie, jak robię to ogólnie, na moim profilu ogólnym, facebookowym, czyli jest jakiś live, a wy, drodzy, piszecie, ale ja praktycznie nie czytam podczas tego live'u tych komentarzy. Tam, w przeciwności do takiego live'u, na tej grupie skupiam się całkowicie na pytaniach, które padają podczas tego live'u. A więc nie jest to jakiś obrany temat, nie jest to jakaś obrana myśl, ale no właśnie, wy piszecie, jaki macie problem, w czym potrzebujecie pomocy, jak można wam pomóc dojść do Chrystusa. Oczywiście, z drugiej strony, chcę też podkreślić, że nie jest to grupa po to, by zadawać, rozumiecie, wszelkie maści pytania, które praktycznie są jak gdyby niepotrzebne. Są to pytania, które gdzieś, rozumiecie, blokują nas przed przyjściem do Chrystusa. Blokują nas przed zrozumieniem jakichś praw biblijnych, blokują nas, albo po prostu nie masz społeczności braterskiej, nie wiesz gdzie iść, nie masz zboru, może mieszkasz w obcym kraju. Jeżeli tak jest, nasza grupa rozwija się prężnie, jest tam bardzo dużo miłości. Mamy również spotkania w czwartki z naszej grupy, w czwartki na programie czy aplikacji Zoom, również o godzinie 13:30. Tam mamy okazję widzieć się wszyscy, a więc tak jak w poniedziałek przemawiam ja, że tak powiem, z racji na ograniczenia medialne, tak, i odpowiadam na pytania, tak w czwartek mamy okazję wszyscy się zobaczyć, pobudować, pośmiać, przebywać w miłości braterskiej i w te czwartki również każdy, jak gdyby po kolei, mówi swoje świadectwo, a więc jak wyglądała droga do Pana, jak wyglądało nowonarodzenie w życiu owej siostry czy owego brata. Także są to budujące kwestie. Żyjemy w złych czasach, żyjemy w czasach końca. Wiele ludzi obawia się z racji, co będzie dalej, z racji na koronawirus. Jest to też czas, który pobudza ludzi, którzy gdzieś tam wyszli z jakiejś denominacji religijnej, pozostają jednak poza Bogiem, wciąż jednak mając go w sercu. To jednak strach jest również takim motywatorem, że pobudza ich z powrotem do Boga. Jakikolwiek jest to powód, jakikolwiek jest bodziec twój wewnętrzny, by zgłosić, przyjść do Boga, by oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jest to jak najbardziej pożyteczne. Dlatego jest tutaj z mojej strony propozycja, jeżeli chcesz, jeżeli nie masz społeczności, jeżeli masz wiele pytań, możesz dołączyć się do naszej wspólnej grupy tutaj na Facebooku. Jest to grupa zamknięta, ja to muszę aprobować. Także jeszcze raz, grupa nazywa się Braterska Grupa Wsparcia. Jeżeli chcesz, masz takie życzenie, możesz wysłać swój akces, poprosić o dołączenie, ja cię dołączę. I nasze najbliższe spotkanie odbędzie się jutro o 13:30 czasu polskiego. Zazwyczaj odbywa się to u mnie w domu, tutaj w tym pokoju. Ale z racji, że szkoła jest zamknięta, córka przebywa w domu, to jutro to spotkanie odbędzie się na zewnątrz, gdzieś w lesie z pieskiem.
ale myślę, że będzie to pożyteczny, błogosławiony czas. Dążmy do społeczności, dążmy do braterstwa, nie dążmy do izolacji. Mamy to błogosławieństwo, muszę tak też powiedzieć, jeśli chodzi o internet. Możemy się łączyć z braćmi z różnych stron świata. Korzystajmy, dopóki jest otwarte dojście do tych nowinek technologicznych, które poprawiają nasze braterstwo, tak? Możemy sobie wspólnie pomagać, budować. Dążmy teraz tym bardziej usilniej do jedności braterskiej. Dlatego też ten krótki live, moi drodzy, krótki apel. Jeżeli jeszcze raz masz taką ochotę, braterska grupa wsparcia, nazwa tej grupy, jutro odbędzie się live na tej grupie o godzinie 13:30 czasu polskiego i odbywają się te live'y, te spotkania co poniedziałek o tej samej porze, a nasze spotkania dodatkowe na Zoomie, gdzie możemy się widzieć na aplikacji Zoom w każdy czwartek o 13:30. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie i każdemu, kto ma w sercu taką myśl i pragnienie, zapraszam. Pozdrawiam i pozostańcie w jedności, drodzy bracia, jak i w łasce Pana naszego Jezusa Chrystusa.